jestem kibicem i tego się nie wstydzę. Mam swą drużynę i mam swą dzielnicę. Wierny im zawsze po życia kres. Wierny i oddany jak dobry pies. Wiem, że nigdy nie zostanę sam. Oddany tym barwom, nieważny jest plan. Nieważny jest wynik, ważne jest serce. Oddane drużynie od siebie w prezencie. To my tworzymy historię, to my kibice. Głośno do bitu słyszę, piękne oprawy widzę. Czy wygrywasz, czy nie? Ja i tak kocham cię, wiara warta krwi. Cześć, hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Arką Gdynia. Dzisiaj zagramy sobie, jak widzicie, pierwszy mecz ćwierćfinałowy z Zagłębiem Lubin. Zobaczmy nasz terminarz, bo już niedługo kończy się właściwie nasz sezon, więc myślę, że z 3 mecze zagramy, a w kolejnym odcinku będzie już pewnie podsumowanie, no bo dużo nam mecz nie zostało, 4-5-5 dokładnie, ale jeśli przejdziemy, to będzie 6 tutaj. No i możemy grać z Zagłębiem Lubin. Zobaczmy tutaj nasz skład. Dawid Kownacki, myślę, że wejdzie za Abota. Na pewno tam jest formela, dobra, ok. Możdżeń zamiast Nalepy i możemy takim zestawieniem. Zobaczmy, gramy na stadionie imienia Ernesta Pochla, na stadionie dokładnie Górnika Zabrze. Coś fajnego, fajnie zagrasz na stadionie Górnika. Zobaczymy, jak to, jak będzie, ilu będzie właściwie kibiców z Arki. A więc zaczynamy. Pięknie, Dawid Kownacki. Aj, blisko, blisko. No i po pierwszej połowie jak na razie Arka remisuje 0-0 na stadionie miejskim imienia Ernesta Pochla. Zobaczmy, dość dużo kibiców jest. I z Zagłębia Lubin, i z Arki Gdynia. Posiadanie piłki tutaj sami widzieliście, no i zarządzanie zespołem. Myślę, że zrobimy sobie jedną zmianę. Myślę, że zrobimy właśnie Tomasiewicz tutaj za Danielem Nera, no i gramy dalej. Teraz fantastycznie Gatto. No znowu obok bramki, no nie możemy nic tutaj trafić, no niestety. Zacznę w ślizg tutaj na ugiętych nogach, więc tutaj sędzia nie miał co. I dobrze wszedł w pole karne, w szesnastkę, ale obok bramki. Końcówka tego spotkania, Gatto na kogo czeka? Na Tomasiewicza. Tomasiewicz chciał wejść w pole karne, czy mu się to uda? Jest! Jest! Proszę państwa, Dawid Kownacki fantastycznie to zrobił. Pięknie, naprawdę, 90. minuta, Dawid Kownacki. Fantastycznie, jesteśmy w półfinale, to już trzeba powiedzieć. Zobaczmy zaraz powtórce. No naprawdę pięknie to zrobiliśmy. Tutaj Tomasiewicz dostał piłkę, no ale niestety ją stracił, jednak znowu powalczył. Podał do Kownasia, Kownaś tutaj nie dostał tej piłki, więc się machnął, później ją odebrał. Trochę zamieszania w tym polu karnym, no ale na szczęście strzelamy bramkę. Brawo, brawo, brawa dla całej drużyny, bo naprawdę walczyliśmy do końca i to się opłacało. No i 1-0, wygrywamy to spotkanie, proszę państwa, na stadionie imienia Ernesta Pochla, dokładnie stadion Górnika Zabrze. Dawid Kownacki jest bohaterem tego spotkania. Zobaczmy, no Zagłębie nie istniało w tym meczu, 10 strzałów oddaliśmy, 5 celnych, więc nie było tak źle. Dawid Kownacki oczywiście zawodnikiem meczu. No i przejdziemy dalej od razu. Zobaczymy sobie bramkarzy, bo w komentarzach mi pisaliście, żebym sprawdził sobie golkiperów. Chociaż nie powiem, bo Jałocha jest młodym bramkarzem, więc fajnie jakby jeszcze pobronił nawet w ekstraklasie. No ale jeśli chcecie zmianę bramkarza, no to dlaczego nie, bo to też jest wasza kariera, więc czemu by nie. No i od razu chciałbym wam podziękować za te prawie 150 subów, już mam
naprawdę to jest coś niesamowitego. Jestem bardzo zmotywowany do działania. I przepraszam, że tak, myślę, że tak będzie, że co 3-4 dni, 3-4, max 5 dni będą odcinki. No bo wiecie, teraz jest ostatni rok szkolny, znaczy ostatni miesiąc, maj mamy, czerwiec. No i przychodzi mi na to, że będę miał właśnie dużo sprawdzianów, więc też będę musiał dużo wkuwać. Zobaczymy, jak to z czasem wyjdzie. Tutaj nam wysłał scout kilku zawodników, no ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie i do 5 do 4 dni odcinki na pewno będą się pojawiać, pojawiały na moim kanale. No i kolejny mecz zagramy z Wigrami Suwałki. Myślę, że ten mecz możemy spokojnie symulować. No i tak jest, 4 do 1 aż wygrywamy z Wigrami Suwałki. Zobaczmy sobie tabelę, bo jestem sam ciekawy, jak to się potoczy. Zobaczmy, mamy 60 punktów, naprawdę bardzo dobra, bardzo dobrze nam idzie w tym sezonie. Właśnie w pierwszym sezonie, bo to jest mój pierwszy sezon, a w Ekstraklasie jak będę, bo myślę, że już będę na 100%, na pewno będę walczył jeszcze o większe, o lepsze cele. Gdzieś tak chociaż, żeby nie spaść, a tutaj zobaczmy, Rozwój Katowice jest 100 mil Olsztyn, Bytowia Bytów, tutaj chyba Bytowia Bytów, nie wiem, czy to są baraże, chyba nie, nie ma baraży, chociaż nie wiem, czy to dwie drużyny spadają, nie wiem, jak to jest, chociaż nie, bo tu przecież drugiej ligi nie mam, no ale tak ogólnie mówię, że kurde, Rozwój Katowice i 100 mil Olsztyn, no cienko, cienko. Oczywiście Dolkanu Ząbki tutaj nie ma, no bo jak sami wiecie, zbankrutowali. No i właśnie, gramy z ostatnim miejscem. Kurde, coś mi mikrofon tu lata. Dobra, pomijamy ten mecz. No i co? 0-0. Nieźle. Mamy przewagę 3 punktów nad Zagłębiem Sosnowiec. A zostało nam naprawdę kilka meczy. Zobaczmy tutaj drużynę miesiąca: Formela, Szwoch, Kownacki, Możdżeń, dużo zawodników, także dwóch tutaj, trzech aż Słoniczanki, czterech chyba nawet. No i zbliżamy się właściwie do końca sezonu. Myślę, że jeszcze jeden mecz sobie rozegram. Sandencja, nie. Dobra, Chiosa też nie, Dąbrowski też nie, na razie się nikim nie będę interesował. Właśnie miałem sprawdzić bramkarza, no ale bramkarza, wiecie co, może sprawdzę sobie w następnym odcinku, jak będę już miał spokojnie. Zobaczmy jeszcze właśnie terminarz, jak będę miał okienko transferowe, czyli marzec mamy kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, no to jakoś czerwiec, lipiec, sierpień dopiero będą transfery, a mamy marzec i już właściwie mamy koniec ligi, ostatnie dwa mecze, Sandencjo Nowy Sącz oraz Rozwojem Katowice. Dobra, to ten mecz symulujemy i kolejny możemy zagrać i kończymy właściwie już sezon w pierwszej lidze. No niestety przegrywamy i co jest? Pierwsze miejsce nadal dobrze. Zagłębie przegrywa także. A my już właściwie jesteśmy liderem pierwszej ligi. No i możemy już się cieszyć właściwie z powrotu do Ekstraklasy po kilku latach. Ostatni mecz rozgrywamy z Rozwojem Katowice. Oczywiście u nas. No i małe zmiany. Dawid Kownacki, Formela zamiast Gat, to ok, dobra. No i rozpoczynamy mecz z Rozwojem Katowice. Tomasiewicz fantastycznie mija zawodników niczym Messi. Szwoch, ależ piękny strzał Szwoch, ale piękna parada golkipera. Mamy rzut rożny. Zobaczmy, jak to wykona Szwoch. Dośrodkowanie, ale zbyt za słabe. No i nic z tego.
Chociaż tutaj pomyłka. Ale jednak nie doszedł do tej piłki Abbott. No i niestety strzelają nam bramkę 1-0 dla rozwoju Katowice. No kurczę. Zobaczmy Jałocha. No głupie błędy. No i wpadła bramka. Ale wiecie, znacie mnie. Znacie mój zespół. My się nigdy nie poddajemy. Sorry, że tak rumpam, ale sobie jabłuszko jem. Na uspokojenie chyba. Bo cienko nawet na razie. Żebyś to strzelił, bo jak nie. Ja cię już myślałem, że to jest w bramce, ale blisko, naprawdę dobry strzał, bo z oka. Aj, się kręciła się naprawdę blisko. Młody zawodnik by strzelił gola na 1-1, ale niestety nic z tego. Teraz piłka do Bozoka. Bozok? No nie będzie, no kurde. Jak to nie wpadło? Zrobimy sobie jakieś zmiany może. Nie wiem, Dawid Kownacki sobie na ataczek wejdzie. Kejta na defensywne. Wiecie, ja mam dzisiaj bardziej wyluzowane, bo już wiem, że będziemy liderem grupy, znaczy liderem pierwszej ligi. Więc zrobimy sobie zmianę na luzie. Nie musimy ten mecz wygrać, ale fajnie jakby na zakończenie byśmy zwyciężyli jednak. Teraz Dawid Kownacki do Formela. Do Szwocha. Szwoch, jak on to wrzuci. No, ależ tam błędy. Jeszcze. No wal. Jak on to broni, no co za goalkeeper. Jest, proszę państwa, widzieliście to sami. Fantastycznie to zrobił Bozok. I mamy 1-1. Brawo. Młody skrzydłowy napastnik tutaj powalczył, strzelał, no kolejna interwencja fantastyczna, ale tutaj już nie miał szans, bo tu już było 2-1 właściwie. No i to sobie wbił już sam Bozok do pustej bramki, można tak już powiedzieć. I mamy 1-1, brawo. Jak zawsze walczymy do końca. Kończcie to, bo już tu mi nerwy przechodzą. Broni bramkarz łapą wyjazd. Jest, proszę państwa, jesteśmy w ekstraklasie, proszę państwa. No coś niesamowitego. Przeżyliście razem ze mną i z Arką Gdynią niesamowite chwile. Dziękuję wam naprawdę za to, że oglądaliście aż 9 odcinków, żeby dotrzeć ze mną do ekstraklasy. Naprawdę coś niesamowitego. Jesteśmy z powrotem po kilku latach w ekstraklasie. Naprawdę zrobiłem mega dużą robotę, może nawet zmienię poziom w następnym, będziemy grać na najtrudniejszym jakim się da. Zobaczmy, tutaj nasi zawodnicy cieszą się i mają z czego, bo sezon był bardzo trudny, wyrównany dość, każdy zespół miał tutaj szansę. No i zobaczmy, tak jest, proszę państwa, Arka Gdynia zwycięzcą pierwszej ligi. Dawid Kownacki, zobaczmy, jako kapitan odbiera puchar. Jest z czego się cieszyć, jest z czego. Jestem naprawdę dumny z mojego zespołu. Łezka się naprawdę wokół kręci. Zobaczmy tutaj statystyki. Przeważaliśmy jak zawsze. Bozuk zawodnikiem meczu. No i dziękuję wam powoli za obejrzenie tego odcinka. W następnym odcinku już będzie podsumowanie. Rozegramy tylko dwa spotkania, bo jeszcze będzie półfinał i finał. Mam nadzieję, że także rozegramy to naprawdę bardzo dobrze i wygramy finał Pucharu Polski, chociaż najpierw trzeba wygrać półfinał. Ale ja naprawdę się cieszę, że wygrałem pierwszą ligę, bo to jest coś niesamowitego. Zostałem mianowany najlepszym menadżerem z pierwszej ligi. Więc naprawdę się cieszę. No w półfinał zagram z Podbeskidziem Bielsko-Biała, czyli właściwie nie spodziewałbym się, że Bielsko-Biała by tak daleko, że tak daleko zajdzie. No ale no cóż, to jest PS jednak.
No i dobra, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Komentujcie oczywiście i subskrybujcie, jeśli tego nie zrobiliście. Do zobaczenia, hej! Now, what's your vision?